Szanowny panie starosto, panie wójcie, panie przestarosto, panie dyrektorze, szanowni państwo. No jest, jest, w końcu jest ten długo oczekiwany odcinek drogi, bardzo ważnej drogi, ponieważ tak naprawdę dzisiaj duża część mieszkańców nie mieszka już w samym centrum miasta Ełku, a na obrzeżach. Ta droga właśnie prowadzi do jednej z takich miejscowości, która jest bardzo już nie zamieszkiwana przez mieszkańców Ełku. A co za tym idzie, stan poprzedniej drogi był bardzo w złym stanie. Ta droga była bardzo wąska, dziurawa, dochodziło na niej do wielu wypadków. I myślę, że tak samo pani senator, jak i ja, dostawaliśmy wiele próśb, wiele interwencji o to, aby zająć się tym odcinkiem, aby ten odcinek zmodernizować, naprawić i dostosować do takich porządnych warunków, aby można nią było bezpiecznie się przemieszczać. I właśnie dzisiaj jest ten dzień, kiedy możemy oficjalnie, myślę, i dość uroczyście przekazać mieszkańcom do użytku. Już w zasadzie korzystają mieszkańcy z tego odcinka, ale dzisiaj właśnie tak oficjalnie przekazujemy ten odcinek z Ełku do Nowej Wsi przez Szarejki. Tak jak pan starosta powiedział, czteroetapowa inwestycja, inwestycja z Polskiego Ładu, co jest ważne i warte podkreślenia. Tutaj finansowanie jest do 90-95%, co nie obciąża za mocno budżetów samorządu. Wiem, że w inwestycji tej partycypowali też inni, mianowicie gmina Ełk. To pokazuje, że jest współpraca między samorządami, między parlamentarzystami, a na końcu na tym najbardziej korzystają mieszkańcy, którzy cieszą się z nowej, dobrej, bezpiecznej drogi. Wierzę w to, że ona będzie służyła po wiele dni i naprawdę będzie przydatna mieszkańcom. Dziękuję.